Hej! Cześć witajcie moi kani! Z tej strony Radio! Witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku. Powiedzmy takim instruktażowym, ponieważ pierwsze te bitwy jeszcze będę wam starał się tłumaczyć i zasady, pomimo tego, że pewnie część z Was, która wcześniej oglądała jakieś odcinki wie o tym jak działa ta gra, ale postaram się oczywiście omówić też jakieś różnice w porównaniu do alfy. Pewnie części po prostu nie wyłapię ze względu na to, iż to było już dwa lata temu, nie pamiętam nawet jak tamta wersja dokładnie wyglądała, ale jakieś główne różnice postaram się Wam pokazać. Ok, rozpoczynamy sobie grę, w sumie poczekajcie chwileczkę, bo ja już tak się pośpieszyłem. Pokażę wam moje oddziały, tak jak wcześniej powiedziałem. Gromada etrusków to oddział, który świetnie sprawdza się w walce w lesie, ale to jak każdy oddział w praktyce, barbożniców. Natomiast jest bardzo mobilny, fajnie goni jednostki dystansowe, no chociaż czasami powiem wam szczerze, że zdarza się... Ich nie dogonić, bo zostaniemy wystrzelani. Natomiast ich mobilność to sobie bardzo cenię. Bardzo fajnie się zachowują na każdym rodzaju terenu. Przeciwnicy mają ogromny problem w ogóle nadążyć nad jakimiś naszymi no, poczynaniami. Oczywiście no, też nie wyobrażajcie sobie, że są jakimiś spidermenami, że nagle pojawiają się za plecami przeciwnika nie wiadomo jak. Natomiast jeżeli pogracie sobie naprawdę dużo i rzymianami i oddziałami barbarzyńców zobaczycie jaka jest różnica w ogólnie panowaniu nad jednostkami. OK. Atak w zwarciu posłuchajcie, musimy oczywiście uważać na tereny, które nie są zalesione, ponieważ tam będziemy mieli duży problem Jednostki do walki w zwarciu świetnie oczywiście radzą sobie z oddziałami dystansowymi, jeśli już je dopadną, to wtedy nie ma co zbierać. Natomiast naszymi takimi głównymi przeciwnikami mogą być właśnie Rzymianie, mogą być inni barbarzyńcy, właśnie tego poziomu bądź wyższego, ponieważ będziemy grać na jeden niższy, jeden wyższy poziom. Problem z piątym poziomem jest niestety taki, że na piątym poziomie już odblokowana jest kolejna umiejętność generała, a to jest Taka, jakby to powiedzieć, ultimate umiejętność, która daje ogromną przewagę. Dlatego, jeżeli zobaczycie, że na przykład walczymy na piąty piąte poziom, to często w bitwie nie będziemy mieli zbyt wiele do zrobienia. Zdarzają się bitwy, gdzie trzeba będzie poświęcić nasze oddziały, żeby nasza drużyna mogła wygrać, czyli na przykład na jednej flance w ogóle nie będzie prawie nikogo, zostaniemy opuszczeni przez naszą drużynę, powiedzmy. Nasza drużyna sobie zniszczy flankę przeciwnika, z kolei inną, i powiedzmy, Lepiej im to pójdzie, a my będziemy stawiać dzielny opór, wybijemy jak najwięcej przeciwników, natomiast oczywiście nasze jednostki nie przetrwają. Ewentualnie wygramy dzięki temu bitwę. Ok, więc tak, zdolność przetrwania. Pancerz korpusu jest słaby, w porównaniu do rzymskiego, bardzo słaby. Mamy za to fajną ilość zdrowia. Dobre morale, które jeszcze zostanie wsparte umiejętnością. Mobilność, to już wcześniej wspominałem, że jest naprawdę bardzo dobra. I obrona w zwarciu, odbijanie, obrona w tar inaczej, odbijanie natarcia, tutaj jest bardzo wysokie, ale ogólnie jednostki mają dość wysokie odbijanie natarcia. I przejdźmy w takim razie, bo tutaj akurat dużo więcej nie powiem, przejdźmy w takim razie do ogólnie wyposażenia. Mamy już rozwinięte na maksa, zobaczcie, że mieliśmy do wyboru ewentualnie barwy wojenne bądź podstawową kolczugę. Podstawowa kolczuga, jak widzicie, daje nam troszeczkę więcej do pancerza korpusu, w ogóle daje nam pancerz korpusu. Natomiast ja chciałem szybkość na tym oddziale i obronę w zwarcie, jak widzicie, trzy czyli jakby tracimy pancerz korpusu, natomiast zyskujemy sobie szybkość. I mi na tym zależało, dlatego postanowiłem to ulepszyć. Od razu postanowiłem także ulepszyć ten miecz. On jak widzicie daje obrażenia od broni białej i atak w zwarciu, tutaj daje atak w zwarciu i obrażenie od broni białej zdecydowanie większe, natomiast ja sobie cenię ten atak w zwarciu troszeczkę więcej. I też nie chciałem wydawać tych punktów doświadczenia na początku ponieważ dążę do wojowników piątego poziomu i to jest ostatnia bitwa, którą zagram sobie wersję i na waszych, na waszych oczach najprawdopodobniej, no bo jeżeli ta bitwa będzie słaba, to głupio będzie ją wrzucić. Chociaż w sumie i tak to zrobię. No, to ma być bitwa instruktażowa. Postaram się nią zagrać jak najlepiej, Eem, ponieważ mój wersjoneget potrzebuje 1300 punktów. Ja tego w jednej bitwie nie zdobędę, ale mam bardzo dużo punktów wolnego doświadczenia i sobie po prostu odblokuję najprawdopodobniej, żeby już nie nabijać tym oddziałem, ale jeszcze pomyślę. Mam taki plan, ale może wszystko ulec zmianie. E, OK, przejdźmy w takim razie teraz do umiejętności. Na pierwszym poziomie mamy żelazną dyscyplinę, czyli morale oddziału zostaje zablokowane na czas trwania zdolności. Jednym słowem, kiedy przeciwnicy zaatakują nas na przykład od pleców, e, używając tej umiejętności, nasz oddział nie panikuje. To jest bardzo ważne, ponieważ pozwala to naszym jednostkom przetrwać bardzo długo e, i na przykład poczekać, aż przejdą nasi sojusznicy, albo wytrwać po prostu jakiś atak kawalerii, bo kawaleria najczęściej atakuje i ucieka. A czasami zdarza się po prostu tak, że kawaleria zaatakuje, zbije na morale do zera, nasze jednostki zaczynają uciekać, jesteśmy wybijani w pień wtedy. Więc, umiejętność naprawdę bardzo dobra do walki w zwarciu. Na trzecim poziomie mamy spaloną ziemię. Spalona ziemia polega na tym, że nasze jednostki podchodzą, rzucają coś na wzór pochodni, i one podpalają ziemię. Jest to bardzo fajne, fajne obrażenia. W czasie zadaje można to wykorzystać w wąskich przejściach bądź po prostu, żeby, żeby odgrodzić jakąś, jakieś miejsce ucieczki, czasami przeciwko jednostkom powiedzmy takich których nie jesteśmy w stanie pokonać, bo albo mają wyższy poziom, albo są to na przykład pikinierzy, też warto jest to wykorzystać i ostatnia umiejętność którą jeszcze nie posiadam, natomiast będę posiadał właśnie niedługo to jest odpór odpór to umiejętność, która zwala z nóg Ponieważ nie dojrzeć że obrażenia od broni białej, to jest 20%, i atak w zwarciu 20%, co można jeszcze wzmacniać dzięki drzewku technologii. To do tego przejdźmy. Tutaj zobaczcie, plus 1% cały czas. Oczywiście zgodnie z poziomami. Um, ja tutaj mogę sobie odblokować czas na ładowania w sumie. Powiedzmy, że sobie odblokuję. No, tyle. To mi się zawsze przydaje. Dobrze, nie zejdźmy po prostu poniżej 5000 jest, ok. Super. Więc mamy atak zwarciu minus 15 sekund. To jest ważne. Potem obrażenia fajnie by było, gdzie tu się zwiększają obrażenia. Nie zwiększają się obrażenia szkoda. No nic, no nic. Widzicie, że można te umiejętności cały czas zwiększać. Zobaczcie, że za każdym razem o 5 punktów. Bardzo dużo później doświadczenia to, no to jest potrzebne, więc pamiętajcie, że. Ciężko jest rozwijać kilku generałów na maksymalny poziom, dlatego starajcie się mieć jednego głównego generała, którego rozwijacie. Ja mam tutaj barbarzyńców i jakiegoś drugiego ewentualnie, ale więcej niż dwóch będzie wam po prostu trudno rozwijać. W każdym razie wracając do tej umiejętności, umiejętność ta posiada nie dość, że niesamowity wzrost walorów bojowych w walce w zwarciu, to jeszcze daje nieśmiertelność na czas trwania umiejętności, czyli na 20 sekund nasze jednostki są nieśmiertelne, jeżeli otrzymają ostateczny cios, one wtedy nie giną. Natomiast w momencie, kiedy kończy się ta umiejętność, może nam paść powoł oddziału, bo w tym momencie wszystkie obrażenia, jakby one są po prostu, ta śmierć jest odwlekana w czasie. Można powiedzieć, że to jest taki przedśmiertny szał. Natomiast jest to niesamow... będzie to uważam niesamowicie potężna umiejętność, ponieważ będziemy w stanie wyrżnąć pewnie wtedy oddział wroga. Wręcz do co do, nie wiem, cały oddział, prawie że będziemy w stanie wyrżnąć w tym czasie, a nasze jednostki umrą dopiero po pewnym czasie. Więc widzicie. Wow. Wystarczy to sobie wyobrazić. Natomiast. Ja oczywiście bardzo, bardzo chcę to zastosować w bitwie, więc strasznie mnie kusi odblokowanie już kolejnego poziomu. E, wracając. E, więc poznaliście umiejętności, poznaliście umiejętności jednostek i tak dalej. Nie pozostaje nam nic innego, jak w takim razie powiedzenie jeszcze sobie na temat tego, czyli, wymacha, czyli umiejętności, które możecie kupić. Mamy w tym przypadku 5. E, atak w zwarciu, pancerz, tarczy, tak? Obrona w zwarciu, dla przeciwników debuff to oczywiście posiadam Uczta, obrażenia od broni białej, obrażenia penetrujące Atak w zwarciu I złożenie przysięgi Ok Więc jak widzicie, chociaż czekajcie Czy wymachiwanie głowami przypadkiem nie miało wcześniej Wydaje mi się, że wcześniej miało damage w morale Więc coś tu się chyba zmieniło po aktualizacji albo coś jest nie tak obrona w zwarciu, a nie atak w zwarciu, okej okay, dobra, to się jednak zgadza więc tak, na jednym oddziale mam minusowy atak w zwarciu dla jednostek przeciwnika, ponieważ to jest aura dystansowa na drugim mam sakwy z piachem, czyli obrona w zwarciu to świetnie przydaje przeciwko rzymianom a na trzecim mam złożenie przysięgi czyli obrażenia od impetu i szybkość yy, tym oddziałem zazwyczaj staram się okrążyć przeciwnika i zatakować go od pleców yy, szarżą, więc jak widzicie Czasami to nie wychodzi, albo nawet częściej to nie wychodzi, natomiast jeżeli to już wyjdzie, to naprawdę się jest pustoszenie. I idziemy w takim razie rozpoczynamy sobie bitwę. Okej okay, ludzie, słuchajcie, trwa wczytywanie teraz mapy. Jestem wam winien pewnych wyjaśnień, mianowicie odcinek ten nagrywam dopiero dnia następnego, znaczy tą bitwę już nagrywam dopiero dnia następnego, ze względu na to, iż... Wystąpiły pewne problemy. Mianowicie, podczas montażu zorientowałem się, że gra jednak miała dość spore spadki FPS-ów. Dlatego postanowiłem, że po prostu nagram Wam jeszcze raz tą bitwę. Nie zdziwcie się zatem, że w następnym odcinku będę miał jakieś odwołania do pewnych rzeczy, których najprawdopodobniej tutaj nie zobaczycie. Jak i również. W następnym odcinku będę miał mniej punktów doświadczenia oraz będę miał mniej srebra, więc po prostu nagrałem kilka odcinków, i tylko jeden okazało się, że miał pewien błąd. Mianowicie, e, bardzo, bardzo mocno dropiło mi FPS-y. W tym momencie mam 93 klatki na sekundę, na samym początku, jak widzicie. E, wtedy też miałem wystarczająco dużo, tam miałem około 60. A nagle na nagraniu okazało się, że były jakieś przerywniki. No, w każdym razie, wracając. Opowiem Wam teraz o moich żołnierzach. A więc, tak, jest to oddział gromady. Nie pamiętam, jak oni się dalej nazywają, ale mniejsza, nie, no, na no, gromadach żartowałem. Od razu wiedziałem przecież. Wcale nie dlatego, że tu jest napisane. E, Okej, okay, wracając. Więc, tak jak już wcześniej wspomniałem, należy wykorzystać przede wszystkim teren las. I zobaczmy w ogóle czy ja mam tutaj wsparcie Okej, okay. będę miał wsparcie, więc mogę zająć las. Mogę się postarać jak najszybciej to zrobić um, Nasze jednostki mają takie nękanie, to jest po prostu natarcie, nic innego Natomiast to natarcie nie, nie zadaje obrażeń, to nie jest szarze, Znaczy one... To jest właśnie krótkie natarcie w przód to, to nie jest, nie ma takiej powiedzmy sprawności jak natarcie na przykład rzymskie co jeszcze zobaczycie, już nie mówiąc w ogóle o kawalerii, natomiast jest po prostu OK. O, oho. Tu już niestety nie zdążę ich podpalić. Natomiast... Zobaczcie, to są te same jednostki co my posiadamy. Teraz tak, wycofamy się. Mamy szczepem, Teraz go właśnie wykorzystam. Trudno jest. No dobra, weszła jakaś tam szarża całkiem sympatyczna. Tak, obniżmy im możliwości bojowe Tych wycofajmy, ponieważ będę sobie ranił tylko i wyłącznie własnych na chwilę obecną Chcę zaś od drugiej strony nimi Wykorzystałem te podpalenie, chociaż tam widzę, że walczymy Troszeczkę walczę bez sojuszników Nie wygląda to aż tak dobrze A nie, jednak są już moi sojusznicy, świetnie Natomiast gorzej to wygląda w tym miejscu Ale wykorzystajmy sobie tutaj Umiejętność żelaznej dyscypliny, czyli morale mi nie będzie spadać. Bardzo dobrze. E, słuchajcie, punktacja. Na co ona się składa? O, świetnie, tu już uciekają. Złamaliśmy ich morale. Właśnie w momencie, kiedy złamiemy morale, to przeciwnicy po prostu uciekają. Ja w tym momencie niestety nie mam możliwości użycia tego. Tej umiejętności, która właśnie zapobiegłaby temu, ponieważ widzieliście, że przeciwnicy nas zaatakowali. Natomiast ja mogłem obejść od tyłu. Teraz przyszło jeszcze nasze wsparcie, więc po prostu bardzo łatwo wygrywamy w tym miejscu. I bitwa wydaje się, że będzie wygrana. Jak na razie idzie wszystko bardzo dobrze. Mam drugie miejsce, najwięcej punktów mimo wszystko i tak w ataku, więc udało mi się coś tutaj zrobić w tym lesie. Ok, e, bardzo dobrze. Walczyłem co prawda przeciwko oddziałom właśnie też germańskim, no ale to w sumie nic dziwnego, że Germanie idą do lasu. Opłaciło mi się to bardzo. Znaczy, lepiej bym chyba i tak wypadł, oczywiście, walcząc przeciwko oddziałom niekoniecznie germańskim, natomiast i tak nie jest najgorzej. Tutaj są Rzymianie, to co już powiedziałem, czyli wykorzystamy troszeczkę nasze umiejętności, aby wiecie co, przejdziemy sobie tamtędy. Jak najszybciej i spróbujemy zajść ich od pleców, skoro to nasi sojusznicy wyszli stąd. Okej, okay, oni się wycofali, no zrobili dobrze, po prostu nie było sensu mm, walczyć z nami. Ale nasi sojusznicy też widzę, że wykorzystali tą fajną umiejętność. No nic, spróbujemy ich zajść od tyłu, chociaż to nie wygląda najlepiej w tym miejscu. Powiem wam szczerze, że zaczynamy przegrywać, ale zaczynamy też przyjmować. Dobra. Żyćmy w nich oszczepami, mamy jeszcze trzy. Chyba nie wszyscy, ale część naszych jednostek ma jeszcze trzy oszczepy, więc po prostu to wykorzystajmy. A ci mogą w ogóle podpalić przeciwników. I wycofujemy się, oni na nas szarżują, więc my też wykorzystamy natarcie po tylko po to, żeby uciec. Odwracamy się i zaatakujmy ich. Dobra, i teraz już nie możemy niestety uciekać. I tutaj będziemy mieli niestety stratę. Chociaż nie, już sojusznicy nas wspomogą, świetnie, o to mi chodziło. Troszeczkę się obawiałem. Wykorzystujemy sobie tę umiejętność także, dlatego że daje nam obronę w zwarciu. I zobaczcie, Hastati spada bardzo mocno im morale. Czy spadnie do zera? Spadło. Świetnie. Dobijamy ich. Po prostu zostali wzięci z dwóch stron, jakby. Dlatego nam się to udało. Teraz cały czas jest walka bardzo wyrównana. Pytanie brzmi, czy uda nam się wygrać na tyle. Um, oj, żeby oni się zajęli tymi oddziałami dystansowymi. Będzie super. W ogóle przejmujemy obóz wroga. Ej, słuchajcie. My to chyba wygramy za samo przejęcie. Ile punktów? 3000 około. To jest taki wynik. Powiedzmy średnia. Okej, okay, spróbujmy się wycofać, bo jednak sojusznicy średnio nam pomagają. Niech się skupią na sojusznikach naszych. W tym momencie ja robię za mięso armatnie tymi jednostkami. Wycofuję się, dlatego że chcę użyć podpalenia. Ale okej, okay, wygraliśmy. Więc była to szybka bitwa i chyba dostanę wyróżnienie nawet. Dokładnie. Czyli znaczy na samym końcu bitwy dostajemy takie wyróżnienia, które pozwalają nam, yy, czy jakby gra określa, na ile się dobrze wprawiłeś. Więc tak jak wspomniałem, tutaj jak widzicie, mam zdecydowanie więcej doświadczenia ze względu na to, że to jest odcinek, który musiałem sobie dograć, ponieważ tam, tam były bardzo mocne dropy FPS-ów. Mam nadzieję, że tutaj nie będą. W, w kolejnych odcinkach zobaczycie, że tam nie będzie tego problemu, pomimo tego, iż to była cały czas jedna sesja nagraniowa, więc było to dość dziwne. Najprawdopodobniej wiązało się to z mapą. Eee... Zobaczymy następnym razem, jeżeli na nią trafię, bo na razie nie trafiłem. Nie pamiętam, jaka to była mapa, znaczy nie pamiętam jej nazwy. W każdym razie, eee, jeżeli dalej, jeżeli będzie to zależeć od mapy, to po prostu no, nic innego jak będzie to błąd. W grze, no ale to jest jeszcze beta, natomiast jeżeli okaże się, że występuje to częściej, to najprawdopodobniej po prostu będzie chodziło o to, że gdzieś ta gra się gryzie jeszcze z programami do przechwytywania obrazu, więc no to też jest jeszcze, to też świadczy po prostu o tej jeszcze wczesnej fazie, mimo wszystko gry, i pewnych jakichś tam błędach. Ok, tak czy siak, przejdźmy sobie do wyniku. Pokazuję wam teraz panel podsumowania. Zająłem czwarte miejsce tym razem, ale zdobyłem najwięcej punktów w agresji. Punkty agresji tak naprawdę przekładają się na to, czy zostaniesz wyróżniony. To są takie punkty, które pokazują ci, ilu tak naprawdę zabiłeś. Jakby one głównie sumują, ilu zabiłeś, jakie manewry wykonałeś. Nie wiem do końca, jak to liczą, ale najprawdopodobniej chodzi tutaj o takie rzeczy jak natarcie, jak wykorzystanie odpowiednich umiejętności, jak zadanie po prostu obrażeń. I tutaj gra nas doceniła, dostaliśmy wyróżnienia. Pomimo tego już tutaj na przykład punkty, zobaczcie defensywy bardzo dobre, to co wcześniej wspominałem, yy, no po prostu Grecy są świetni w defensywie, to ten pan wygrał w punktach defensywy, ta pani wygrała z kolei w punktach wsparcia, wcale się nie dziwię, a tutaj pani tak naprawdę nie zrobiła nic, tylko przebiegła całą mapę tymi jednostkami i zajęła, zajęła bazę, dlatego tyle punktów aż otrzymała. Jeżeli chodzi o szczegóły, to zobaczcie, że agresja, dostaliśmy aż 37% wszystkich naszych zdobyczy, to są szczegóły, to, są, to jest agresja, więc to jest bardzo dużo, naprawdę, zazwyczaj właśnie drużyna jest 36% i około 30% zwycięstwa. Tak więc to by było na tyle, jeżeli o to chodzi, takie krótkie podsumowanie, w następnym odcinku pokażę Wam jeszcze jedną bitwę z ich udziałem w troszeczkę na troszeczkę innej mapie i z przeciwko troszeczkę innym Przeciwnikom, więc ta bitwa pojawi się jeszcze dzisiaj na kanale. Więc bądźcie czujni, i cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak teraz się z wami pożegnać. I pamiętajcie, że sobie tego bohatera niebawem odblokujemy na piąty poziom. Wtedy będę mógł odblokować także piąty poziom wojowników i będziemy mieli w końcu możliwość wykorzystania jeszcze specjalnej umiejętności. No w lesie wtedy to już będziemy po prostu kroili przeciwników. W każdym razie, dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Mój do Radek. Bye, bye.